Bardzo ważny egzemplarz 50 1936, tak zwany Dąbrowski. W pełni ukończona wersja z drukiem na awersie, na rewersie. Osobiście uważam, że w zbiorach błonotów obiegowych powinno się próbować kupić tylko taki bachnot. Te półprodukty rozumiem, czemu są umieszczone w, w katalogach ze względu na brak obiegówki pełnej i ukończonej. Te półprodukty na pewno w jakimś stopniu zapewniają lukę, ale dla mnie najważniejszy jest właśnie ten w pełni ukończony egzemplarz. To, proszę Państwa, mamy bardzo ładną sztukę bez konserwacji, naturalną, kilka razy ugiętą, w jak widać, w pionie, ale bez żadnych zabiegów. Ta taka delikatnie rypsowana faktura papieru jest bardzo dobrze zachowana. Postaram się to jakoś wyłapać. Nie wiem, czy mi się uda. Oba noty jest w slabie. Trzeba jakiś fajny półcień złapać. Nie jest to proste, ale myślę, że teraz. O, teraz myślę, że jest to dość dobrze widać, przynajmniej ja to widzę. To już jest takie uwaga dla zaawansowanych kolekcjonerów. W każdym razie Banknot w 100% naturalnych. Piękna barwa, zielona barwa druku, co widać na, 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 przed, na, 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 na Państwa monitorach, że to naprawdę ten druk jest kontrastowy. Papier jest czysty, tych przebrudzeń troszeczkę na górnym marginesie. Naprawdę ładna sztuka, 35 jak najbardziej uzasadnione. Tych załamań już jest więcej niż 3 czy 4, także tutaj już musieliśmy spaść w okolicach 40, 35. Ale to jest zmienia faktu, że jest to ponad sztuka, bardzo rzadkiego, jakże typologicznie poszukiwanego banknotu. Fajny też numer seryjny, przeważnie 8 i dwójki. Także ładny ten numer seryjny. Na skacze. A no, to już takie powoli robi się skrzywienie zawodowe, te numery seryjne. Niestety, numerologia dość mocno weszła w kanony zbierania polskich banknotów. Ale nie, nie odchodząc od głównego tematu, piękny Dąbrowski. Także naprawdę, dla tych, którzy nie chcą kupić tych egzemplarzy lekko ugiętych, które pojawiają się co jakiś czas na rynku i, i które kosztują no, już konkretne kwoty rzędu 20, 30, 40 nawet tysięcy złotych. To taka sztuka naprawdę zadowoli, nawet względnie wybranego kolekcjonera, oprezentuje się znakomicie.